Cześć! Czas wreszcie przerwać milczenie i wrócić do nagrywania na BookTube. No to zapraszam dzisiaj na podsumowanie roku 2018, oczywiście czytelnicze. Zanim przejdę do podsumowania, chciałbym Wam bardzo podziękować za całą Waszą aktywność w ubiegłym roku pod moimi filmikami i postami na Instagramie i tym, co się dzieje czasami na Facebooku. To mnie naprawdę bardzo cieszy, że mimo mojego braku systematyczności cały czas jesteście, nawet przybywacie, subskrybujecie mój kanał, komentujecie nawet te starsze filmiki. Nie zawsze jestem w stanie tak odpowiedzieć w miarę szybko i sensownie, ale czytam i przeglądam, więc naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję. Cieszę się ogromnie, że jesteście i co? No i mogę tylko Was prosić, żebyście nie uciekali i zostali na kolejne filmiki, bo mam nadzieję w tym roku być bardziej systematyczny. Jak widzieliście, w ubiegłym roku to było tak u mnie z tą systematycznością na bakier trochę, a na to się złożyło kilka rzeczy. Najpierw miałem bardzo długie wakacje, potem po wakacjach musiałem się przeprowadzić, przeprowadziłem się do Amsterdamu, więc nowe miejsce, nowe otoczenie, nowi ludzie i trzeba było sobie całe życie zorganizować na nowo. Potem zacząłem kurs niderlandzkiego, cały czas on trwa, więc jakby mi inne zajęcia doszły, które są bardziej priorytetowe niż nagrywanie filmików. Mam nadzieję, że teraz to wszystko tak sobie lepiej zorganizuję i będę mieć ten czas przynajmniej raz w tygodniu, żeby coś dla Was nagrać. No i co? I potem były święta, święta chciałem spędzić z rodziną, więc to naprawdę był taki bardzo fajny czas odetchnąć po tej intensywnym ubiegłym roku. To co? No to zaczynamy może już to podsumowanie, żeby nie przedłużać. Poezję w ubiegłym roku zdominował u mnie jeden tomik. Był to tomik Pamięć operacyjna Ewy Lipskiej. Tomik, do którego najczęściej powracałem, do poszczególnych wierszy, więc bardzo Wam go serdecznie polecam. Nie wiem, czy on był wydany w ubiegłym roku, czy w roku 2017. Mniejsza z tym. W ubiegłym roku najczęściej do niego wracałem, miałem największą przyjemność z jego lektury, więc to będzie moje polecenie, jeśli chodzi o poezję. Literatura faktu. Rok 2018 był dla mnie pod tym względem bardzo dobry, bo w tej kategorii wybrałem aż 5 książek, które mi się podobały. Nie chcę tutaj faworyzować żadnej z nich, bo każda z nich jest warta przeczytania. Z góry zaznaczam, że nie wszystkie książki zostały wydane w 2018, ponieważ ja z nowościami jestem troszeczkę na bakier i nie muszę czytać każdej nowości. Pierwsza książka, która mi się bardzo podobała, była to Święta Ziemia Marcina Gutkowskiego. Chodzi tutaj o relacje Izraela i Palestyny. Bardzo dobrze napisana, opowiedziana ta historia. Autor nie bał się zadawać trudnych pytań zarówno Izraelczykom, jak i Palestyńczykom. Był w Strefie Gazy, w Jerozolimie, w Tel Awiwie. Odwiedzał te wszystkie osiedla dla Palestyńczyków na izraelskiej ziemi. Pokazał ten konflikt naprawdę z wielu stron. Bardzo wciągająca historia, bardzo interesujący ludzie. Naprawdę jest spory przekrój tego, co się w Izraelu dzieje, co się działo i tak jakby jest to takie dla mnie, dla kogoś takiego, który nie interesował się, czy nie wnikał jakoś zbytnio głęboko w istotę tego konfliktu, naprawdę sporo wyjaśnia i warto tę książkę przeczytać. Ja już tę książkę podałem dalej, więc mam nadzieję, że kolejni czytelnicy będą podobnego zdania jak ja. Następna książka, która bardzo mi się podobała, był to Gułag Ann Applebaum. Tego słuchałem jako audiobooka i jeśli ktoś interesuje się albo chciałby się czegoś więcej dowiedzieć, w ogóle czegoś dowiedzieć się o gułagach, jak one powstały, jakie było założenie, jak wyglądało życie tam, co się stało, że one przestały działać, co mają władze rosyjskie na sumieniu w związku właśnie z gułagami, to po tę książkę warto sięgnąć, bo naprawdę jest ona bardzo przekrojowa, nie tylko w tematyce, ale również w czasie. Słuchałem tego audiobooka naprawdę z zapartym tchem,
tak jakbym czytał normalnie książkę, co z audiobookami nie często się zdarza, ale naprawdę książka warta polecenia i nie dziwię się, że dostała Pulitzera, bo kawał reporterskiej roboty, jaki tam Ann Applebaum wykonała, to jest naprawdę mistrzostwo. Mistrzostwo i naprawdę, i już koniec naprawdę. No. Następną książką był Czasy Second Hand Svetlany Aleksijewicz. Książka, autorka, którą uwielbiam. Mówiłem o jej książkach już na moim kanale kilka razy i za każdym razem jestem zachwycony. Tym razem człowiek radziecki. Rozprawia się tutaj Svetlana z, no właśnie, z historią i z nostalgią spośród niektórych, u niektórych ludzi, którzy tęsknią za tamtymi czasami i którym się wydaje, że powrót właśnie do komunizmu byłby o wiele lepszy niż to, co jest teraz w Rosji. Warto ją przeczytać, gruba książka, ale zapadająca w pamięć. Następna książka jest książka Hajstry, Krajobraz Bocznych Dróg Adama Robińskiego. To chyba pierwsza książka, która została wydana w 2018 roku z literatury faktu u mnie. Dlaczego mi się podobała? Podobała mi się dlatego, że pokazuje Polskę z takiej innej perspektywy, że miejsca na pozór niezbyt atrakcyjne, czy takie normalne dla nas, okazują się, że mają w sobie jakąś tajemnicę. Są, nie wiem, kopalnią wiedzy, anegdot, historii. I czasami nasze lokalne tutaj, jak już chyba w filmiku o tym opowiadałem, czasami warto też pogrzebać w naszej lokalnej historii. Być może czegoś dowiemy się o nas samych, o naszym otoczeniu. Polecam wam ten filmik o hajstrach. Teraz nie pamiętam, czy było to we vlogu, czy było to osobny filmik, ale naprawdę świetna książka, bardzo ładnie napisana, bardzo dobrym językiem i taka troszeczkę na wyciszenie. I ostatnią książką z literatury faktu, którą chciałbym wam polecić, która mi się podobała w 2018 roku, było to książka Mężczyźni z różowym trójkątem Heina Hegera. Ten filmik też jest na moim kanale, jeśli go nie widzieliście, to was zachęcam do obejrzenia. Książka, która pokazuje, jak stygnowanie pewnych grup społecznych, do czego może doprowadzić, jak może zniszczyć komuś życie. Naprawdę przejmująca, warta uwagi, warta zapamiętania i warto, żeby o niej mówić, żeby historia się nie powtórzyła. Literatura polska w ubiegłym roku jakoś mnie specjalnie nie zachwyciła, ale znalazłem trzy książki, które mi się podobały i które wam z przyjemnością polecę. Jest to Latawiec Betonu Moniki Milewskiej, czyli historia Polski najnowsza, współczesna, opowiedziana w krótkich, można powiedzieć, anegdotach. W gdańskim falowcu architekt przechadza się między klatkami. Co mieszkanie, co klatkę trafia do innych czasów naszej historii. Raz trafia do przeszłości, raz trafia do przyszłości. I go to bardzo dziwi, również nas czytelników. Bardzo ładnie, bardzo sprawnie napisana książka. Bardzo dobrze mi się czytało. Już ją podałem dalej i mam nadzieję, że kolejni czytelnicy będą również nią podobnie zachwyceni jak ja. Książka teraz o tematyce nieco innej, ale też historia. Historia z kryminałem troszeczkę. Miejsce i imię Macieja Siembiedy. Bardzo mi się w tej książce podobało to, że jest połączenie historii z wyobraźnią autora i przedstawione to w taki sposób, no, beletrystyczny, czyli taki bardzo rozrywkowy, można powiedzieć, ale temat ważny. Naprawdę czyta się zapartym tchem i szybciutko. Macie się wieda, miejsce, imię. I ostatnia książka to był audiobook. Audiobook Carte Blanche Jacka Lusińskiego. Wiem, że był film na podstawie tej książki, czy książka na podstawie filmu, teraz nie wiem, bo czasami to tak różnie bywa u nas, ale bardzo mi się podobała historia. Historia nauczyciela, który traci wzrok, ale się nie poddaje. Bardzo mi się podobały te trzy książki. Jeśli chodzi o literaturę polską, ja wam je polecam. I ostatnia kategoria, literatura zagraniczna, książki, które mi się podobały. Tutaj sobie wybrałem 5 książek i to tak, pierwszą książką jest Muza, Jessie Barton. Pewnie tutaj mam
tutaj jeszcze mam. Nie wziąłem jej do Polski, nie wiem dlaczego. Podobała mi się dlatego, że pomogła mi wyjść po pierwsze z czytelniczego doła. Są dwie historie. Historie dziewczyny, która podejmuje pracę w agencji artystycznej, a druga historia w tej książce to jest historia dziewczyny, która jest malarką, ale bardzo boi się pokazać światu swoje prace pod własnym imieniem i nazwiskiem. Wciągająca historia, bardzo wyraziste postaci, bardzo ładnie napisane i pewnie też przetłumaczone, bo ten tłumacz też pewnie maczał w tym palce, że to da się porządnie dobrze czytać. Polecam wam Muzę, Jessie Barton. Potem audiobook Margaret Atwood, Gracie Grace. Słuchałem też opowieści podręcznej, która niezbyt mi podeszła, szczerze mówiąc. Gracie Grace bardziej mi się podobała ta historia, tym bardziej jak później doczytałem, że to Margaret Atwood bazowała na prawdziwej historii, po prostu dorobiła do niej jakieś literackie tło. Dziewczyna, która została oskarżona o brutalne morderstwo, no i tutaj różnymi z wybiegami próbuje się chronić i udowodnić swoją niewinność. Potem jest Przez ucho igielne sploty Jana Puczka. O tej książce już mówiłem, Ani podarowałem książkę, bardzo ciekawa, przyjemna historia o miłości. Tam się też pojawia wątek dotyczący szycia. Jak wiecie, ja z szyciem mam troszeczkę wspólnego, więc to był taki dodatkowy plus, który u mnie wywołał jakieś takie motyle w brzuchu, że ta książka mi się spodobała. No i ładnie napisana. Pierwsza książka, którą przeczytałem w 2018 roku, była to Delilah Jasona Donalda. O tej książce mówiłem. Bardzo mi się podoba historia dziewczyny, która przybywa do Wielkiej Brytanii i stara się o azyl i o pozostanie tam i zderzenie z biurokracją, które ją tam przytłacza strasznie. Naprawdę bardzo ciekawa, interesująca historia, bardzo ładnie napisana, momentami przyjmująca, wzbudzająca emocje w czytelniku. Polecam wam serdecznie tę książkę. I ostatnia książka, to była chyba ostatnia książka, którą przeczytałem w 2018 roku. Ja nagrałem o niej filmik, bo bardzo mi się podobała i warto o niej coś więcej powiedzieć. Hotel Winter House, Ben Gutterson. Jest to książka dla młodzieży, dla nastolatków. 11-letnia dziewczyna wybiera się do hotelu Winter House, tam ma spędzić swoje święta, no i tam będą miały miejsce wydarzenia, które wpłyną na nią i na jej życie. Nie powiem wam nic więcej, powiem wam tylko, że to jest świetna książka młodzieżowa, którą każdy dorosły również powinien przeczytać, bo to jest rozrywka naprawdę super przyjemna. Tyle wam powiem, zanim nagram wam o nim filmik osobny. Jeśli chodzi o rok 2019, nie stawiam sobie żadnego wyzwania specjalnie, żeby przeczytać, może ten wyzwanie, żeby tam przeczytać w okolicach tych 50 książek, ale nie czuję presji, żeby to było akurat te 50 książek. Będzie 35, będzie 28, nic się nie stanie, czytam wtedy, kiedy mam czas. Mam nadzieję, że ten rok literacko będzie troszeczkę ciekawszy, bo ubiegły nie był super taki, że któraś książka naprawdę byłaby taka tip-top, żebym powiedzieć, to jest majstersztyk, ale te książki, które wam poleciłem, one są warte uwagi i warto o nich mówić i warto, żebyście je przeczytali. Dziękuję wam bardzo za uwagę, dziękuję za to, że byliście ze mną w roku 2018 i zapraszam na wspólną tą książkową podróż w roku 2019. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!